Hej, to siemanko widzowie, z tej strony Regalika, dzisiaj jest ze mną cała ekipa. Witam! I dzisiaj będziemy grali w Water Slide. Jednym będzie znajdowało się coś okropnego, a drugi będzie po prostu z wodą. W pierwszej rundzie, kto nie trafi na złego Mystery Slide'a, zdobywa punkt. A drugą rundę wytłumaczę później. Dobra, ja teraz kręcę kołem fortuny, kto pierwszy wybiera pierwszego Mystery Slide'a, a wy zostawiacie łapeczkę w górę. I uwaga, na kogo wypadnie? Nie ja, błagam. Musi być Jacob standardowo. A ja jestem ja, no to jest niemożliwe. Standardowo u mnie Jacob! Niemożliwe, ja zawsze jestem pierwszy, dlaczego? Także wy standardowo u mnie zostawiacie 20 tysięcy łapek, to kolejny taki odcinek. No, a Jacob wybiera Mystery Slide'a. Nic nie zostawiacie, lecimy. Jacob musi mieć zawsze najgorzej, bo jest rudy. Więc co wybieramy? Ja jestem za budyniem. Zobaczcie, się trzęsie, to jest ohydne. Ale jesteś za tym? Tak. Żeby rudego udupić? Słuchajcie, ponoć miał być jego kolor włosów kasztanowy, więc to jest taki kasztanowy, nie? Okej, okay, Jacob, niebieski czy różowy? A który jest? Który jest? Co? Niebieski czy różowy? Ten po prawej. Moje jak będę stał. Prawej to niebieski. No, 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 tak zrobimy. No dobra. Nie, cieszę się, to źle wybrałem. Uwaga, to jest dawaj! Woda! No i free! Tak ma być, moi drodzy, ja wiedziałem, ja nawet wam nagrałem. Powiedziałem na bank, wy będziecie... płyn do mycia, czyli to po lewej stronie. Justyna teraz, bo ja typuję. Powiem tak, typujesz Justynę? Typuję Justynę. Dlaczego akurat ja? Bo na twoich odcinkach najbardziej cierpię. Teraz będziesz cierpiał jeszcze bardziej. Dobra, słuchajcie, teraz poszła Justyna, wytypowana przez Jacoba. Tak. I nie wiem, czy sypiemy na drugiego slajda, czy po prostu... Nie, dokładamy taką bombę i od razu... Ogórki. Albo ziemię. Ogórki plus budyń, stary, to jest tragiczne, to musi być. Muszę otworzyć, bo mam mokre ręce. No, nie masz siły. No nie chciałem tego powiedzieć wprost. Teraz zmoczyłeś kupel. Czyli też nie masz siły? Nie. Dobra, czyli sosik czosnkowy. Dobra, proszę. Na drugi slajd. Patryk, dasz radę, dobrze, ale leci. Oficjalnie chciałem cię przeprosić, naprawdę nie chciałem ci tego zrobić. Naprawdę. Już jest za późno. Ale naprawdę, przysięgam ci. Który slajdzik? Bieram ruszofy. Bo dziewczynką. Ale ja nie wiem jak, ja się boję. Ale nie, obracamy się, moja droga, nie. Cztery, zasta leci. Jednak nie leci. Ja się boję, że ja umrę tam. Trzy, dwa, jeden, nie ma odwrotu, lecimy, dobrze, boję. I w sosie czosnkowym. Ten sos czosnkowy mnie prześladuje od jakichś 50 odcinków już, to jest jakiś żart. To był Jacoba pomysł, jak coś. Nie, znaczy to w sumie był mój pomysł, ale jej pomysł był gorszy, więc ja byłem dla ciebie miłym człowiekiem. To jest wojna, widzowie. Jaka tam wojna, ja się dobrze bawię. Jakbyś po imprezie wrócił. Co jest? Ale wiecie, jak to śmierdzi? Kogo typujesz teraz? Rogala! Sprawcy całego zamieszania. Dobrze, już Rogala. Dobrze! Tragedia. On nienawidzi oczywiście barszczu czerwonego, sosu Fakty. Pomidorowego, zsiadłego mleka, więc musimy... Przepraszam, Patryk. Zrobić jakąś mieszankę, ale myślę, że barszcz czerwony i siadło. Wiesz, tam nie było i ciebie też tam jeszcze nie było, więc będziemy mieć potem przesrane, ale mi pasuje. Dobra, let's go. Na 99% droga wybierze tego, mi się wydaje, że to, a nie tamto. I jeszcze z przyjemnością polejemy sobie barszczyk. No to ja chyba jednak też muszę Rogalika przeprosić, bo nie spodziewałem się, że to będzie aż tak śmierdziało. Z joystickiem leci. Na który? Jak dużą wieżę mi ułożyliście? Dużą. Taką. Taką? No. Taką. Taką? To... zielony. Zielony? Sam tego chciałeś. Ale na pewno. No. 3, 4... Patryk leci! Co to było? Pół to ulubiony. Barszcz? Tak. Barszcz? Pół ulubiony, no. O fuś! Już teraz go czuję dopiero. Jak powiedzieliście, że to barszcz, miałem nadzieję, że to Helena, nie? Oszukaństwo, bo w drugim też coś było! Co to ma być? Tragedia! Dobra, w takim razie ja się domyślam, że to Krystian był sprawcą, więc ja nominuję Krystiana. Nie. Lecimy. Zapraszam cię do pokoju zwierzeń. Idę pyknąć w Brawl Stars, a oni i tak mi dwa slajdy zasrają, więc... Wydaje mi się, że Krystian powiedział, że dostanie dwa slajdy, ale nie jestem pewny, więc możemy spełnić jego marzenia. Lubimy spełniać marzenia. Czego najbardziej nie lubi Krystian? Myślę, że sos pomidorowy nie ma co tu się zastanawiać, bo i tak tutaj jest siadomelko, tam sos, więc któryś z tych dwóch musi wybrać i obydwa są obrzydliwe i śmierdzą. Rób to dla swojego faceta. Zrobię to. Rogalowi daliśmy 3 zsiadłe mleka. Czekaj, bo ja tu zrobiłam serduszko, popsułeś. Serduszko, wszyscy wiemy jak jest, Justyna, dobra? Przepraszam.
po raz drugi, trzeci, tam czwarty w tym roku. Chciałem powiedzieć, że jak coś było raz śmieszne przed chwilą, to drugi raz już nie jest, nie? Więc łapka w dół, jak są dwa zasrane. Który wybierasz? Niebieski, bo jestem mężczyzną. No to zapraszamy. To co, lecę. Trzy, cztery, Krystian leci. Pyszne. Pyszne? A poczułeś smak? Nie, nie chcę tego czuć. Co to było? To dwa były zostały. A to nie mój pomysł. Dobra. Tłumaczyłem przed chwilą. Proszę. To się wytnie. Wkładamy do tego i jedziemy, nie? Została Klaudia. Klaudia! Proszę to umyć. Dla Klaudii zostawiliśmy najlepsze. Proszę spojrzeć. Nie. O nie, tragedia. Ja, co wy na to? Mi się wydaje, żeby jedna Klaudia. Ty farę się wsi, farę się wsi. O szwedzkim stole? Nie. Trochę. Do jednego. Do tego, dobra, to do drugiego też, jak już do jednego dałeś. Nie, to tego złego dajmy. Ja chyba jednak powinienem się cieszyć, że byłem pierwszy. Chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli daliście to, co ja chciałam dać Krystianowi, karmę, to weźcie pod uwagę, że ja też zaczęłam nagrywać i się odwdzięczę. Odwdzięczę, będziecie żreć tą karmę. Wybieram różowy. Dobra, dochodzi do różowego. A teraz to prowadzisz, no, tak? Ej, ja ją broniłam najbardziej na świecie. Powiem tak, nie wiem, do czego te water slidy zmierzają. Miało być mystery, a jest niestety. I karma. I ogórek, i maślanka. I wszystko tutaj było chyba. Chamy, nie? I prostaki. Ja mówiłem, umyjmy. Dobrze, Rudemu się nie wierzy, masz rację. Co Rudemu się nie wierzy? Ja mam kamerę, mnie nie bij. Tragedia to jest takie ohydne. Pałam wam! Dobra, słuchajcie, pierwsza runda za nami. Jako, że nie wytrzymaliśmy presji jak dzieci i za każdym razem było po dwie, to tylko Jacobowi udało się uniknąć kary. No i a my wszyscy jesteśmy rozgrzani. Tak więc, druga runda polega na tym, że jedna osoba wybiera jednego slajda, druga drugiego slajda i kto trafi na czystego, ten oczywiście przechodzi dalej. I tak aż do finału. I zwycięzca będzie tylko jeden, więc zaczynamy. Dobra, czy jesteście gotowi? Jaki slajd? Wybieraj pierwsza. Niebieski. No to ja różowy. Lecimy. Tyle? Po prostu, to let's go. Ja się szybciej ślizgnę niż ona, nawet nie poczuję. No, myślę, że ty nie poczujesz, także lećcie. Cztery, jazda i do finału przychodzi... Krystian! Jak ja to zobaczyłam po drodze, to się przestraszyłam, że to jest jakaś krowia kupa. Tragedia! Tam były jajka popsute. To? I ogórkiem i tymi innymi. Dobra, bejtują. Nie złaszczymy babka Justyna bez kitu. Wyprowadzam się. Justyna się już wyprowadza 50 raz. Iwi, co ty sobie tu skubnęłaś troszeczkę z water slajda? Nie no, tragedia i bunia, to nie jest smaczne. Już się umówiliśmy, że ja po prostu wybieram zielony i krótka piłka. Ty zielony? To tak nasza, jest. A dlaczego? Nasza wspólna decyzja. No bo tak, to nasza wspólna decyzja. Okej. Okay. Chyba, że chcesz zielony. Macie więcej wspólnych decyzji w życiu? No adaptowaliście tego rudego stylu? Tak. To okay. Błędna decyzja. Rudy nie jest nasz. Zamieszkaliśmy z debilami. To była najgorsza decyzja, lecimy. Czy jesteście gotowi? 3, 2, 1. I tym razem los uśmiechnął się do Klaudii. Wszystko mam wokół. Jaka woda w oczku jest, wskakuj. Źle to zaśmiało. Wąż do buzi, do buzi, do buzi. Jestem zwycięzcą. Tak jak ja, piąteczka, przechodzimy dalej. Teraz ja kontra ty. Jaki slajd wybierasz? Niebieski chcesz, tak? Ja różowy? Dobra, może kamień, będzie. Papier. Nie, myślę, że... Kamień, papier o niebieski. Kamień, papier o niebieski? Raz, dwa, trzy. Chciałbyś, że dam nożyczkę. Parel ma niebieski, Klaudia okay. Różowy. Lecimy! Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że kogoś uratowałem. To na pewno. And the winner is... Let's go! 3, 4, finałowa runda dla... Barszczyk ze śmietanką, taki ukraiński, więc spoko. To buraczki. Ha, siadłem mlekiem. To buraczki. Nie, buraczki z majonezem. Z majonezem. Tak. Dobra, dajmy, że to co ja powiedziałem mi bardziej pasowało, dobra? To jest wielki finał, jesteście gotowi? Finał. To co, kto wybiera pierwszy? Kamień, papier mi się wydaje. Kamień, papier. Nie, no wybieraj. No ja chcę na 1000% różowy. Dobra. To chyba jednak niedobre. Co mam powiedzieć? No. Dobra. I tak dobra. Nie wiem, czy dobrze. Jeżeli nie zostawiliście łapki w górę, to zostawcie koniecznie dla mnie. Muszę to wygrać z tym rudym, brzydkim. Tak, ze scenariusza. Dobra. A Rudy powie, żeby suba zostawić, bo jak nie, to wryja. Rudy nic nie mówi, Rudy leci. To jest niemożliwe. Czyli rozumiem, że dali 4 razy z rzędu na niebieskie. 3, 4. Nie doleciał! Nie doleciałem, płynę! Oj, dłe! Zrobiliście to, co to jest? Kakao, majonez, stary! O nie, jakie to śmierdzą!
Wygrałam! Rudemu się tym razem nie poszczęściło! Nie sądziłem, że cztery razy z rzędu dacie w sensie... Nie sądziłem, że... A nie, no nie daliście... Co? To bez sensu! Czemu ja to powiedziałem? Właśnie o to mi chodzi... Nie, jestem taki głupi! Dziękuję ślicznie za oglądanie. Gratuluję ci. Dziękuję. Co mi gratuluje? Przegranej. Ja ci gratuluję wygranej. Mówiłam, że to jest wojna! Piona! Ja się dopiero zaczęła moja droga. Dopiero się zaczęła wojna, moja droga. Dobra, jako że Rudy się myje, no to co? Zostawcie suba z dzwonem, łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich filmów z tej okazji, że Rudy się akurat umył. Subujcie całą ekipę, linki macie w opisie, tutaj Instagramy. Trzymajcie się i do musiałem się już troszkę zemścić.